Zapraszamy raz jeszcze na scenę brata świętej pamięci prezydenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, chcę jeszcze raz podziękować. Podziękować za ten dzisiejszy dzień, za te 96 marszów. Podziękować tym wszystkim, którzy wspierali. Podziękować Radiu Maryja i Ojcu Ryzykowi. Bez niego, bez Radia Maryja, ta cała wielka akcja, to całe wielkie przedsięwzięcie, które prowadziliśmy przez tyle lat, nie mogłoby przynieść rezultatów. Chciałem podziękować telewizji Trwam, ale także wszystkim innym środkom masowego przekazu, które transmitowały, szczególnie w ostatnich latach, nasze msze i mam nadzieję, że będą czynić to dalej. Podziękować odważnym dziennikarzom, którzy angażowali się w walkę o prawdę i powiedzieć jeszcze raz, prawda zwyciężyła, zwyciężyła dzięki temu także wolność, bo nie ma wolności bez prawdy. Ale jak dziś słyszeliśmy w katedrze, wolność jest zawsze zadaniem i my to zadanie ciągle mamy przed sobą i będziemy musieli je wykonywać. Będziemy musieli odnosić kolejne zwycięstwa, by Polska była wolna i by była krajem wolnych Polaków. Dziękuję.